Pamiętam jeszcze jak w 2016 roku, gdy zaczynało się nagrywać Scrapa i w ogóle ta gra wyszła, już gdzieś tam majaczył tryb survival. Twórcy go zapowiadali i zapowiadali, jesteśmy 4 lata później i dopiero ten tryb wyszedł, ale witam, cześć, pierwszy odcinek z trybu survival, taka ciekawostka. Zastanawiałem się, czemu nie dostałem dostępu, okazało się, że miałem dostęp, tylko wysłali go na drugiego maila. Niestety czasami tak jest, pierwszy odcinek multiplayeru, jestem dzisiaj sam, ponieważ nie wszyscy dostali dostęp do tej właśnie wersji, ale spokojnie, seria będzie domyślnie rozgrywana na multiplayerze. Ja jestem Flotar i witam was w pierwszym odcinku ze Scrap Mechanic z trybu survival. Klikamy sobie play, na razie chyba mamy tylko to dostępne. Zagramy sobie po angielsku. Wiem, że jest jakaś wersja po polsku, ale z tego co pamiętam, ona nie zawsze była dobrze zrobiona. Mamy challenge, survival oraz creative. Jak widzicie, tych pozostałych rzeczy nie da się kliknąć, ponieważ jest to jakaś tam wczesna wersja czy coś takiego. Normalnie pełna wersja trybu survival będzie dopiero 7 maja, z tego co pamiętam. I jeżeli nie wiecie, gdzie kupić Scrapa, no to na Gierwa na pewno go dostaniecie. Link tak samo w opisie. New game, nazwijmy 1, 2, 3. To jest najlepsza nazwa. Jeżeli nie masz pojęcia, jak nazwać swój świat w Scrapie, no to nazwij go 1, 2, 3. No i jesteśmy już na świecie. Tak to się prezentuje. Czy mamy jakąś mapę? Nie. Mapy nie mamy, nasz statek się rozbił i z tego co rozumiem, od tego zaczyna się nasza przygoda. W lewym górnym rogu mamy godzinę. W sumie bardzo szybko ta godzina mija. Czy mamy jakieś rzeczy w ogóle do zebrania z tego statku? Bo powiem wam tak, troszeczkę jestem zardzewiały, jeśli chodzi o Scrapa. Czy zdrowie nam się samo regeneruje? Nie, nie regeneruje się, więc trzeba naprawdę uważać. Chest, okej, jakaś skrzynka, tu jest jakaś, jakaś też skrzynka, w której możemy, tutaj łóżka. O, mogę się przespać. W ogóle nie, moja postać nie wygląda jakby chciała spać, ona tak ma w głowie, kurde, przecież statek się pali, a ja myślę teraz o spaniu. Nie, wyjdźmy, rozejrzyjmy się, ten odcinek pierwszy, wiadomo, będzie zapoznanie się ze wszystkim, co tutaj mamy dostępne, chociaż może nie ze wszystkim, tylko częścią tych rzeczy. Też nie mam pojęcia, czy na przykład mapa jest generowana, czy jest generowana losowo, czy mamy już rzeczy jakby z góry ustalone i to wszystko jest u każdego tak samo. Trzeba będzie się dowiedzieć, ale mówię, to jest pierwszy odcinek taki prologowy, co ja w ogóle zbieram? Coś zebrałem, dobra, jakieś części, wiadomo, jako że to jest Scrap Mechanic, no to będziemy musieli po prostu zbierać wszystko. Pierwszy pojazd, okej. W ogóle ten trailer, jak wyszedł ten tryb survival w końcu, to zdradzał naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy, których się kompletnie nie spodziewaliśmy, jeśli chodzi o grę, na przykład system wody, w ogóle, że woda będzie dodana do Scrapa. Ja się na przykład czegoś takiego nie spodziewałem, a zostało dodane, więc na pewno będzie dużo zabawy z odkrywaniem tego wszystkiego, a zwłaszcza na multi, bo na multi każda gra jest 100 razy lepsza. Na singlu może być fajna, ale na multi jakieś później można robić zawody w budowaniu, naprawdę dużo rzeczy, dużo pomysłów jest na zrobienie tego wszystkiego. Okej, i rozumiem, zbieram sobie na razie rzeczy, żeby później coś z tego zbudować. Wow, tego się nie spodziewaliśmy, że w Scrapie będzie trzeba budować jakąś bazę. Okej, co to w ogóle jest? Jakieś zniszczone miejsce. I chwila, ja chciałem jeszcze zobaczyć, czy mogę na przykład ściąć drzewo, bo widziałem, że coś takiego jest. Tak, normalnie ścinamy drzewa, wow. Halo, The Forest, Minecraft, czy to... Okej, weźmy sobie... Czekajcie, teraz przerabiam tą deskę. No, znaczy przerabiam pewnie drewno na deski. Tak samo jak w Minecrafcie. Jako ciekawostkę podam, że nagrywam to około 7 rano, więc nie jestem jeszcze do końca rozbudzony, okej? Dopiero wstałem, wypiłem sobie kawę, więc jeżeli będę gadał głupoty... O, cześć robociku. Jesteś moim przyjacielem, rozumiesz? Rozumiem, tak? Nie chcesz mi zrobić krzywdy. Zobaczcie, mam nowego przyjaciela. Cześć przyjacielu, chodź za mną. Tak naprawdę wiem, że ten robot chce mi zrobić krzywdę, ale ja mu nie chcę zrobić krzywdy. Inaczej, jeżeli mnie zaatakuje, no to wtedy ja będę się bronił, tak? To będzie samoobrona, ale dopóki on mnie nie atakuje. Znaczy, on próbuje, próbuje zaatakować. A dobra, okej, uderzyłeś mnie. No i tak to się kończy. O, chwila. Możemy sobie ustawiać tutaj... jaki dokładnie dźwięk będzie grany, czyli takie notebooki z Minecrafta. Przepraszam, że jeżeli niektóre rzeczy będę sobie jakby tłumaczył dla samego siebie, tak żebym ja to zrozumiał, bo wiadomo, że to nie jest notebook z Minecrafta, ale tak, żeby też inne osoby zrozumiały, no, o co dokładnie tutaj chodzi. O, mamy ten nasz podnośnik, cześć, czekajcie. Działa tak jak wcześniej. Wydaje mi się, że troszeczkę inaczej wygląda niż go zapamiętałem, taki lepszy. Bardziej szczegółowy. Dobra, wejdźmy sobie na górę, zobaczmy co tutaj mamy w międzyczasie. Okej, tu mamy... Czekajcie, mogę to zjeść? Mogę to zjeść, wystarczy przytrzymać lewy przycisk myszy. Oho, są robociki, czyli nasi główni przeciwnicy. I z tego co po trailerze sprawdzałem, roboty będą działały bardzo podobnie.
do zombiaków w Minecrafcie, czyli na przykład będą atakowały naszą bazę w nocy, więc trzeba będzie robić jakieś pułapki i tak dalej. Dobra, czekajcie, jeszcze chcę... A, mogę to po prostu... Rozumiem, czyli mogę to sobie albo przerobić... Tak, uwaga, to jest mój pierwszy mechanizm, mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Czyli albo mogę to sobie przerobić, albo mogę to sobie zebrać. No, dobra. Więc spoko, przerobimy sobie to, czemu nie. Później sobie posprawdzamy dokładnie, co do czego służy. W międzyczasie, jak widzicie, załatwiłem tutaj te dwa robociki. I coś chciałem jeszcze powiedzieć. Aha, jeżeli oczywiście seria wam się podoba, to strzelcie tą łapę w górę. I jeżeli jesteście tutaj nowi, na przykład przypadkiem trafiliście, a interesuje was seria, no to wiadomo, odcinki będą się pojawiały dość często, ale subskrybujcie kanał, żeby ich nie przegapić. Dobra, rozumiem, że wszystko po prostu mam zbierać w ogóle. O kurde, ile mam już rzeczy. Aha, trzeba będzie za niedługo zrobić jakiś pierwszy pojazd. Tutaj mamy jakieś chemikalia. Dobra, nie wiem, do czego to służy, czy to jest jakaś, znaczy to na pewno jest nowa rzecz. I podoba mi się to, że mamy kategorie, czyli na przykład bloczki, jakieś części. Tutaj mamy rzeczy interaktywne, rzeczy, które możemy zjeść i rzeczy, które są z modyfikacji. Czyli, jeżeli tutaj już mamy dostęp do modyfikacji, to ja nie mogę się doczekać, co zrobią twórcy, znaczy co zrobią moderzy z trybem survival. Wystarczy spojrzeć na przykład na Minecrafta, jak to się wszystko rozbudowało. I ze zwykłej gierki survival mamy tak naprawdę wszystko, co chcemy. O, tam, okej, okay, stamtąd przyszedłem. Tam widzę, że coś jest jeszcze. Nie wiem dokładnie, co to jest za miejsce. Ale dobra, my pozbierajmy sobie te wszystkie rzeczy i może ruszmy w jakieś inne miejsce. Zastanawiam mnie to, czy mogę jeszcze wejść wyżej, bo tutaj, jak widzicie, są takie dwie platformy. I normalnie bym skoczył w dół i zaczął budować jakiś pojazd, czy też dom. Ale w sumie, tak patrzę, że nie starczy mi bloczków. Ale dobra, spróbujemy. Najwyżej zużyję wszystkie bloki, jakie tam udało mi się zdobyć. Weźmy sobie jeszcze 30 tych bloczków. I miejmy nadzieję, że na górze czeka na mnie... O kurde, czekajcie, trzeba będzie... No właśnie, trzeba będzie zrobić to trochę inaczej. Czyli przesunąć tą platformę i zobaczymy po prostu, czy coś tam jest na górze ukryte. No tak, z tego co widzę, nic kompletnie tutaj nie było, więc troszeczkę na darmo zużyłem większość moich bloczków, żeby się tutaj dostać. Chyba, że... Czekajcie, ja mogę... Właśnie, ja przecież mogę te bloki niszczyć. Dobra, zapomniałem o tym. Dobrze, że przypomniałem sobie, że prawym tak naprawdę wszystko możemy tutaj zebrać, więc nic kompletnie nie straciłem. Zbierzmy sobie to i spróbujmy zaskoczyć na dół, bo wiadomo, że to mają być testy w tym pierwszym odcinku, a na pewno niezłym testem będzie po prostu skok na ziemię. Ej, nie, chyba nie ma obrażeń od upadku. Dobra, są. Wstawaj, wstawaj, flotarze, dobra, jest. Tutaj, jak widzicie, jeszcze jakaś skrzyneczka się zachowała i możemy chyba ruszać dalej. Pozbierałem, co mogłem z tego miejsca. Nie mam pojęcia, co to dokładnie było. Wiem, że było na pewno dość mocno rozwalone i tutaj... Czekajcie, to jest kamień, pewnie ten kamień będę mógł wydobywać zaraz. Tu mamy skrzynkę, ale coś jak byłem... O właśnie, to widziałem, okej. Okay. Myślałem, że to jest jakiś kawałek farmy albo czegoś takiego. Zobaczymy, czy można na przykład kamień wydobyć. Bo to w sumie tak wygląda jak kamień do wydobycia. Nie, okej, okay. Czyli to jest kompletnie coś innego. Jakiś inny surowiec, którym będziemy musieli się zająć później. Tego kamienia też nie mogę wyrobić. I mamy tutaj parking. Dobra, ale wiecie co? Ja sobie tak biegam. Ale wypadałoby znaleźć jakieś pierwsze miejsce na dom. Widzę, że to miejsce już jest zajęte przez te bardzo dziwne robociki i... O kurde, dobra, dobra, dobra. Czyli tamte roboty, które widziałem wcześniej, to były jakieś totalne nubki. Tutaj... O, wow! Dobra, jesteście silne. Rozumiem, jesteście silne. Może jakąś broń powinienem sobie skraftować albo coś takiego. I jak widzicie, straciłem wszystkie swoje przedmioty. Więc piękne rozpoczęcie trybu survival. Dobra, ja sobie pobiegnę tam. Spróbuję odzyskać, co jest moje. Chwila, mogę to... A, mogę to zebrać. Czyli oprócz tego... oprócz tego, co zebrałem, co wiem od razu, co można tutaj ogarnąć. Chwila, to też mogę. Dobra, super. Super, super, super. Tam są, jak widzicie, moje rzeczy. O, kalendarz też mogę. Radio. Dobra, wiecie co? Zabieram wszystko. Wszystko, co mogę po prostu z tego miejsca, że jak i tak będziemy szukali razem z chłopakami jakiegoś innego, fajniejszego miejsca tutaj do budowy, no to to mi niepotrzebne. Tu jest wrak, tu się wszystko pali, więc... No co, idę po swoje rzeczy i miejmy nadzieję, że uda mi się odzyskać je bez żadnego problemu i dalej będziemy szukali domu, a raczej miejsca na dom. To musi być naprawdę szybka akcja. Jak widzicie, robociki nadal tam są. Dzień dobry, ja tylko... Nie mogę przenieść wszystkich itemów jakoś... Okej, okay, z shiftem. Jeżeli klikniemy, to...
Możemy przenieść to w ten sposób. Dobra, panowie, mam nadzieję, że będzie wam się tutaj miło żyło. Ja wrócę sobie tutaj w to miejsce. Spoko, wszystko jest w porządku. Dobra, czyli to będzie nasze pierwsze miejsce, które będziemy musieli tam podbić albo zrobić coś, tylko najpierw wypadałoby się zatroszczyć o inne rzeczy i tymi rzeczami jest oczywiście dom. Jakaś baza wypadowa, cokolwiek, tylko że... Jezu, robociku, czemu ty mnie wystraszyłeś? Chociaż nie, ty jesteś moim przyjacielem. Byłeś moim przyjacielem, w sumie ten robocik bardziej był przyjacielem. Dobra, woda. Gdzie tu jest woda? Wiecie co jest fajne, że czuję się jakbym grał po raz pierwszy w Minecrafta. Nie mam pojęcia gdzie iść, nie mam pojęcia co robić, ale jednocześnie wiem, że będę na pewno super się bawił odkrywając to wszystko i w ogóle zaraz zrobi się pierwsza noc, więc warto mieć to na uwadze. O, mój przyjaciel, cześć. Chodź, ty będziesz ze mną teraz podróżował, czyli mamy pierwszego przyjaciela, chodź. Nie wiem jak ciebie nazwać, kolego. Wiem, właśnie, mógłbym zbudować mu taką klatkę i rzeczywiście zrobić z niego takiego przyjaciela, który by za mną cały czas podążał. Ej, kolego. Jesteś troszeczkę wolniejszy z tego co widzę, więc warto mieć to na uwadze. Aha, tam są roboty. Tam jest coś w rodzaju krowy? Tak, tam jest chyba krowa. No dobra, mamy tutaj krowy, czyli dosłownie czuję się jakbym grał teraz w Minecrafta, tylko z takim lepszym texture packiem. Pozbierajmy sobie kwiaty. Czekajcie, czy ja coś zebrałem? Chyba tak. Wydaje mi się, że zebrałem w ogóle tu. Jak widzicie, jest jakiś obóz, nie wiem, miasteczko. Trudno mi powiedzieć, co to dokładnie jest. Ale wygląda to na miejsce, w którym mógłbym się zatrzymać albo je okraść. Czekajcie. Tyk. Ej, nie ma tutaj... Dobra, nie ma tutaj sprzedawcy. Wejdźmy jeszcze sobie na górę. Halo? Łóżko! Mogę? Okej. Dzięki za łóżko. Co my tutaj mamy? Plakat jeszcze. Dobra, wszystko tak naprawdę. Ściany ja mogę mu ukraść. Dobra, wiecie co? Dajcie mi chwilkę. No cóż, aktualnie ten domek wygląda w ten sposób. Tam w ogóle, jak widzicie, idzie robot do mnie. Dobra, musimy stąd uciekać, ale na pewno tutaj wrócę. Ale nie mogę pozyskać niestety więcej przedmiotów. Ponieważ mam ekwipunek pełny. Zobaczcie, wszystko co mogłem po prostu zebrałem. Mam ściany, co jest w sumie dość ważne, bo będę mógł sobie zrobić jakąś taką prowizoryczną bazę. Tylko naprawdę chciałbym jakoś znaleźć wodę, a niestety nie widzę tutaj, żeby gdziekolwiek woda była w pobliżu. Jeszcze w dodatku goni mnie cały czas ten robocik. Halo, krowo, odejdź. Dobra, mogę tutaj jakoś wejść. Nie wiem, ukryć się przed wami. Okej, on tutaj zaraz będzie, tak? Idzie? Gdzie ten robocik jest? W ogóle tak wygląda krowa w skrapie. Moim zdaniem naprawdę piękny, piękny model. Cześć koleżanko. Dobra, czyli ty będziesz moją przyjaciół. No i co ty chcesz? No i co ty chcesz zrobić? Gościu, myślisz, że ja siebie nie pokonam? No, i tak właśnie się kończy próba zaatakowania mojej wioski. Ponieważ, nie wiem czy o tym wspominałem, ale przejmuję tą wioskę. Przejmuję to miejsce, tylko że jak widzicie w lewym dolnym rogu nadal nie mam dostępu do wody. Więc trzeba będzie jakoś się o to zatroszczyć. W ogóle gdzieś krowa zniknęła. Halo? Okej, tutaj jesteś. Cześć. I słyszę... Słyszę jakiegoś robocika. Aha, to jest ten. Okej, cały czas tutaj ten robocik za mną podąża. W ogóle mamy trzy krowy. Dobra, słuchajcie. Wydaje mi się, że w tym testowym odcinku to by było na tyle. Taki może zerowy odcinek. Jak widzicie, tryb survival zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I jest mnóstwo rzeczy, których będę musiał się z powrotem nauczyć. Jak na przykład budowanie pojazdów, bo to będzie osobna przygoda. Ale może zostanę sobie... A nie, czekajcie, bo schody... Okej, mogę sobie tutaj wejść. I czy mogę położyć łóżko? Mogę, ale nie mogę się na nim niestety przespać, więc będę musiał tutaj na razie zostać. Ja wam dziękuję za uwagę. Jeżeli tak jak powiedziałem, podobało wam się, to strzelcie łapy w górę i widzimy się, miejmy nadzieję, w kolejnym odcinku już na multi, właśnie takim multi, a nie na singlu, bo mówię, seria będzie prowadzona na multi, a nie na singlu, bo w parę osób będzie się lepiej grało. Także co, dzięki za oglądanie jeszcze raz, do zobaczenia, cześć, pa, hej!